Podczas panelu poruszane było kilka tematów bardzo ważnych z punktu widzenia polskiego sektora rolno-spożywczego, a w szczególności sektora mleczarskiego. Pierwszym z tematów była przyszła koniunktura na rynku mleka. Pojawiały się obawy o nadchodzący kryzys na rynku mleka. W mojej ocenie oczywiście, choć rynek charakteryzuje się cyklicznością, jak na razie te obawy są nieuzasadnione. Na ogół obecnie rynek mleka jest zbilansowany, z jednej strony mamy spadającą produkcję wśród największych eksporterów produktów mlecznych na świecie, w Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych, w Nowej Zelandii, Australii, Argentynie. Dużo w znacznym stopniu wynika to z niekorzystnych warunków agrometeorologicznych, druga z rzędu susza w Unii Europejskiej, z kolei na Australii najgorszy sezon 25 lat. I wydawałoby się, że ceny powinny rosnąć, ale na to nałożyło się spowolnienie światowego popytu na produkty mleczne i w efekcie ten rynek jest na ogół zbilansowany. Dlatego jeżeli spojrzymy na perspektywy rynku mleka, najbliższe kwartały, to tutaj uważamy, że ceny będą spadać, ale one będą przełatowały się w łagodnym trendzie spadkowym, a dochodowość produkcji mleczarskiej pozostanie wysoka. Jeśli chodzi o inne tematy poruszane podczas panelu, na szczególną uwagę zasługuje temat porozumień handlowych, a dokładnie ostatniego porozumienia Unia Europejska-Mercosur, które budzi wiele kontrowersji, szczególnie w branży mleczarskiej, bo jeżeli spojrzymy na poprzednie porozumienia, jakie podpisywała Unia Europejska z Japonią, to tutaj sprawa była oczywista, dlatego też umowę nazwano sery za samochody, czyli my wysyłamy Japonii sery, Japonia wysyła nam swoje samochody. Z kolei w przypadku umowy Unia Europejska-Mercosur, to tutaj sprawa nie jest oczywista, ponieważ pojawia się wiele głosów, że Unia Europejska poświęciła swoje rolnictwo w zamian za otwarcie się krajów Mercosur na unijny eksport artykułów przemysłowych. Moim zdaniem ta ocena umowy nie jest jednoznaczna. Bo z jednej strony mamy tutaj sektory, które rzeczywiście są narażone na większą konkurencję ze strony krajów Mercosur. Tutaj mówię przede wszystkim o branży mięsnej, zwłaszcza o polskiej branży mięsnej, ponieważ my na ogół konkurujemy w tym samym segmencie cenowym, co tutaj pojawi się eksport z Brazylii, która jest tutaj takim tanim producentem mięsa. Ale jeżeli spojrzymy na mleczarstwo, to myślę, że unijne mleczarstwo jest w stanie bardzo skorzystać na tej umowie. I to wynika z tego, że oczywiście mamy tam kraje takie jak Argentyna i Urugwaj, które są samowystarczalne w produkcji mleczarskiej i bardzo dużo eksportują. Ale mamy również Brazylię, która mimo, że posiada drugie największe pogłowie bydła na świecie, jest piątym największym producentem mleka na świecie, nie jest samowystarczalna, jeśli chodzi o produkcję mleczarską. W konsekwencji jest to bardzo duży rynek, na który unijni eksporterzy będą w przypadku wejścia umowy w życie będą mogli wysłać swoje produkty, czyli jak najbardziej na tym handlu możemy skorzystać. Też pamiętajmy, że Unia Europejska ma nadwyżki, jeśli chodzi o produkcję mleka. W konsekwencji, jeżeli chce rozwijać swoje mleczarstwo, musi rozpychać się na zagraniczną rynkę. I takie umowy bilateralne, takie umowy regionalne, takie właśnie jak Unia Europejska-Mercosur, Unia Europejska-Wietnam, czy też umowa z Meksykiem, z Kanadą, z Koreą Południową, one są najlepszą drogą, żeby zdobywać te rynki eksportowe i teraz tylko wyzwanie dla unijnych eksporterów produktów mlecznych, żeby skorzystali z tych wielkich możliwości.